Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 78. odcinka z serii Pokémon Moon Dexplay. W poprzednim odcinku łapaliśmy Ultra Bestie 03 UB03 Lightning. Oczywiście pojawiły się również inne wątki w poprzednim odcinku, na przykład walka z miną, która była bardzo ciekawa i to była nasza druga poważna walka z miną oraz powiązanie Nanu i Lukera i wyjaśniła się również nazwa 100KR, czyli 100KR, czyli w skrócie Luker, taki kryptonim najwyraźniej się tutaj gdzieś pojawiał. W każdym razie czas najwyższy przejść do następnego odcinka i do łapania kolejnej Ultra Bestii, która pojawiła się na wyspie Ula Ula. Taką informację otrzymaliśmy od Nano i właśnie tutaj jesteśmy przed motelem Ula Ula na ścieżce numer 13. Ale zanim do tego przejdziemy i zanim dowiemy się, o co tak naprawdę chodzi w tym odcinku i jaka Ultra Bestia tutaj się czai, czas na przedstawienie drużyny. Jeszcze jedna ważna rzecz, proszę was, przed rozpoczęciem nowej serii na moim kanale, którą będzie Ultra Sun Nuzlocke, proszę was, żebyście odpowiedzieli na pytanie dnia, które znajduje się gdzieś tutaj na górze i ono nie będzie się zmieniało do końca tej serii. Jakiego startera mam wybrać na początek swojej nowej przygody właśnie w grach tej samej generacji, bo to jest dalej siódma generacja, tylko w grze Ultra Sun Nuzlocke. Także dajcie znać w komentarzach, a ja tymczasem przedstawiam wam, co tutaj się znajduje w mojej drużynie. Na pierwszym miejscu znajduje się Bajka Volt Overload na poziomie 65, Discharge Bugbuzz Air/ Thunder Wave trzymający Electrium Z. Następnie mamy Yadrana na poziomie 66, Heavy Slam, Super Power, Earthquake i Rock Slide trzymający Shellbell. Putaneska, Wishiwashi na poziomie 67, Skull Toxic, Ice Beam, Aqua Ring trzymający Waterium Z, Dr. Who na poziomie 71, Falsify, Blue Blade, Spirit Shackle, Brave Bird trzymający Decidium Z, Lunala na poziomie 65, Moongeist Beam, Cosmic Power, Dazzling Gleam, Psychic trzymający Leftovers oraz Gamora, Salazzle na poziomie 66, Nasty Plot, Flamethrower, Dragon Pulse i Sludge Bomb trzymająca Firium Z. I co są wszystkie Pokémony? To są wszystkie Pokémony, które obecnie znajdują się w mojej drużynie. No i nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wkroczyć do tego motelu, nie przedłużać już bardziej i zobaczyć, o co chodzi, jaka Ultra Bestia czai się na wyspie Ula Ula i co możemy z nią zrobić. Tutaj widzimy standardowo wykrzyknik Annabelle, która się gdzieś tutaj pojawiła w stosunku do nas. I co ona ma nam do powiedzenia? Paper, thank you once again for coming. I Luker oczywiście jest z nią również. I've been waiting for you, Paper. Once again. We have already gathered the intel on the UB we are targeting. Mr. Nanu provided us with everything that we needed to know. The UB that has been sighted on this island is known by the codename Blaster. Blaster? Nie jestem zaznajomiony z tą nazwą, także nie wiem, jaka to jest ultra bestia, która się tutaj krzyje. It's a fearsome beast that apparently possesses a fearsome energy that will burn anything. Burn anything? Czyżby Gazlord? Nie wiem teraz. And it was not a single sighting either. Nie umiem dzisiaj czytać. UB Blaster Faller jest pod tytułem. Ciekawe, dowiemy się zaraz, co to znaczy Faller. Tak samo jak wcześniej był ten podtytuł 100KR, czyli Luker. We cannot afford any delays. I will protect the populated areas as usual. Paper will go to the site. Mr. Luker, you will stand by. We will ask you to handle backup. Aha, zgodził się Luker znowu, czyli teraz już nie dyskutuję z tym, że bez Pokémon raczej nie byłoby sensu walczyć z ultrabestiami, ale widzimy tutaj, że Annabelle słabnie. Co się dzieje? Jestem tego ciekaw. Are you alright, Chief? I think you are pushing yourself too far. If you would agree, I would be happy to go into the field myself this time and... I'm fine. I can still handle this. I have you to watch my back after all, don't I? Yes, ma'am. Okej, czyli Annabelle chce, nie wiem, coś udowodnić, chce coś pokazać. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jestem tego ciekaw. Then I will be off now, ale widzieliśmy, że znowu zasłabła i to nawet nie po całej akcji, tylko przed jeszcze. Paper, I wish you fortune in battle. Gdzie ta Annabelle ruszyła? Ja też jestem ciekaw. Do not push yourself too hard, Chief. Please be careful. Też jestem ciekaw, co tu jest i też się zaczynam martwić o Annabelle. Paper, these are for you. You know Pokeballs known as Beast Ball for this mission. Okej, czyli kolejne 10 Beast Balli, czyli mamy ich teraz jakieś 34? 33 chyba. Coś takiego, w każdym razie dużo. First, the regular reports let us
get them out of the way, my young friend. Madam Wicke finished analyzing all the data that we gathered on the last UBU cut. If you wish to learn more about that creature, you should speak to with Madam Wicke in the Other Paradise Secret Labs. And now, it is time we get to work. If you need to ask me anything, I am here. Okej, okay. Chcę się go zapytać oczywiście, gdzie znajdują się te ultrabestie. I chciałbym, żebyś mi nieco powiedział o tych ultrabestie. UB-04, codename Blaster. Yes, I can tell you about it. It seems to possess... to już wiemy. Sightings were made in two locations, Hainot Desert and Mali Garden. It seems highly likely that the creatures are on the move around Ula Ula Island. The sighting indicates two specimens, so the goal of this mission will be to find and protect two individuals if you can. What is it? Has something happened? Or do you need some more information from me? W takim razie nic więcej nie potrzebuję. Mali Garden i Haina Desert. Dobrze, Haina Desert jest tutaj zaraz obok, więc tam ruszymy na początku. Ja jestem ciekaw, która to jest ultrabestia, bo nie wiem tak na dobrą sprawę. W każdym razie zaraz się dowiemy, zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Jesteśmy na Haina Desert. Tutaj oczywiście musimy unikać tych... O, nie chciałem wyjść. Ale postaram się tutaj na wejściu Haina Desert, z racji tego, że mamy Super Repel włączony. Mamy Pokemona na poziomie 65, na pierwszym miejscu w drużynie, więc bez problemu możemy tutaj zostać i możemy tutaj nieco spróbować coś złapać w taki sposób. Okej, i pojawia się, czyli bardzo dobra taktyka z tym Super Repelem, żeby nie chodzić, nie latać, nie biegać cały czas. Jest to Celestila, okej. Tego się nie spodziewałem się, że to będzie właśnie ten... UB Blaster. Blaster? Tak, to chyba było to. W każdym razie... Okej, jestem jak najbardziej za tym. Znaczy, pasuje mi to. W każdym razie, Thunder Wave na początku. Celestia używa Skull Bash, zwiększa się jej obrona w tym momencie, obniża swoją głowę, tak to możemy określić. I jest to bardzo ciekawe, będziemy mogli złapać dwie Celestile. I zdecydowanie to teraz zrobimy. Jest sparaliżowana. My oczywiście otrzymamy obrażenia od Sandstormu. Celestila to jest typ Flying Steel, albo Steel Flying, bardziej Steel Flying. To my spróbujemy użyć teraz ataku Air Slash, z racji tego, że ona i tak jest w stanie na siebie przyjąć te obrażenia. Zobaczcie, jak mało to jej zadało. Skubasz teraz. Niestety zadaje nieco więcej i jeszcze Sandstorm do tego. Na szczęście następne takie połączenie możemy przeżyć, ja przy okazji będę się mógł leczyć, ale spróbuję teraz zaatakować atakiem Bugbuzz i zobaczmy, ile to zada. Jeszcze mniej. Celestia używa Automatize, ale to nie powinno nam sprawić tutaj problemu. Ha, teraz co tu robić? Spróbuję użyć jeszcze raz Air Slash, bo widzieliśmy, że Air Slash zadał nieco więcej. Skull Bash tutaj znowu, czyli teraz będziemy musieli się uleczyć. Na pewno już teraz będziemy musieli się uleczyć. A Air Slash... No cóż. Będzie to bardzo upierdliwy Pokémon do złapania, niestety, chociaż... Na pewno uleczę teraz swojego Pokémona. Mam jeszcze Max Potiony, czyli tym się nie muszę obawiać. Uleczę teraz swojego Pokemona i spróbuję rzucić na takiej ilości życia, z racji tego, że ta Celestia jest sparaliżowana, spróbuję rzucić Beast Ballem. Bo dlaczego nie? Zawsze warto spróbować, zawsze możemy mieć częściej złapać tą Celestia, fajnie by było. Ponieważ Beast Ballem mają większą oczywiście szansę na złapanie tego Pokemona. I to był... Błąd jednak na to wychodzi. Wydawało mi się, że to był Critical Capture, ale niestety tak się nie stało, tak nie było. Chciałbym użyć przeciwko tej Celestili... Chciałbym użyć przeciwko tej Celestili Thunderbolt, ale się boję. A z racji tego, że możemy tutaj, że ta Celestila już ma dość dużo podniesioną obronę, bo 3 poziomy. A Skull Bash nam nic nie zrobi w tym momencie. Oczywiście otrzymamy obrażenia z piasku. Postaram się... użyję Spirit Shacku. Zobaczymy, ile to zadam. Tyle, żeby to nie był atak krytyczny. Jeżeli to nie będzie atak krytyczny, to wydaje mi się, że... Zada to znikome obrażenia. Masakra. Ua. Okej, czyli ataki Celestial to Seed Bomb, Skull Bash, Automatize. I ten ostatni to był... Ten ostatni to był...
Speed Bomb, Skull Bash, Automata jest coś jeszcze. Nie pamiętam co teraz. Okej, okay, nieważne. Możliwe, że nie użyła. Okej, okay, te dziwne przedłużenie tutaj było. Teraz, ale let's go! Sinister Arrow Raid. Ola boga, ale to mało zadało. Okej, okay, Celestia jest paraliżowana. To mi pasuje, to mi pasuje, to mi bardzo pasuje. I teraz mogę bez problemu po prostu... Wydaje mi się, że to wystarczy, żeby rzucić Beast Balla i żeby złapać tego Pokemona. Raz. Jest, udało się! Teraz to był Critical Capture! Okej! Okay. A jestem prawie przekonany, że to same, ta sama animacja była wcześniej. Tylko, że czyżby ta Celestia wydostałaś z Critical Capture? Nie wiem. Nie wiem, teraz w każdym razie udało nam się złapać tego Pokemona. Jest to bardzo, bardzo dobre. Doktor Uhuhu awansował na poziom 72, a reszta moich Pokemonów dalej nie dostała dodatkowych punktów doświadczenia, więc zgadza się. Czy chciałbym dać Celestii imię? Nie, nie chciałbym. A nie, ja nie chcę jej dodać do swojej drużyny. Ja chcę ją wysłać do boksa. Zdecydowanie, czyli jedna Celestia złapana, druga jest w Mali Garden, czyli to będzie po prostu szybki, kolokwialnie mówiąc, szpil tutaj i będziemy bez problemu mogli ruszyć teraz dalej. Także ja szybko lecę Charizardem do Mali Garden, łapię kolejną Ultra Bestię i możliwe, że uda nam się nawet kolejne załatwić w tym odcinku, kolejną misję załatwić w tym odcinku. To by było bardzo dobre, zdecydowanie, bo do premiery czas no goni, goni. Zdecydowanie goni. Także co my tutaj mamy? Uleczyć oczywiście muszę swoje Pokémony, bo jakżeby inaczej, bo mam je na stosunkowo niskim poziomie. Tutaj widzimy dziecko z Mimikyu. O, tego chyba nie było wcześniej, tego dzieciaczka. Okej, okay, udało nam się uleczyć nasze Pokémony. Ja też mam nadzieję, że się zobaczymy. No jest to Mimikyu, fakt. A ty co, ty mi powiesz? My little Mimi, she won't let me change her clothes. Maybe she really likes the ones she has on. But I don't wanna throw this one away. Do you want it, mister? You can have it. Reaper Claw? Okej! Okej, otrzymaliśmy Reaper Claw. Do you think Mimi cleans her clothes? I've never seen her change them. Okej, czyli tutaj otrzymaliśmy Reaper Claw, ponieważ mały Mimikyu nie chciał się przebrać ze swoich obecnych ciuszków i... wow! Wow! Okej, okay, jestem zadowolony z tego, że otrzymaliśmy ten przedmiot. To jest przedmiot ewolucyjny, który pomaga wyewoluować Duskula. Nie, nie Duskula. Dusklopsa w Dusknoara. Tak, chciałbym użyć jeszcze jednego Ripela i teraz możemy tutaj poszukać tej Ultra Bestii. Mając nadzieję, że ona nam się gdzieś tutaj pojawi. No jest, jest kolejna Ultra Bestia, więc ta taktyka z tymi... Super Ripelami działa, jak najbardziej działa. Jestem z tego zadowolony. I teraz co ja mogę zrobić? Ja chcę spróbować, bo wydaje mi się, że ta Celestia... Będzie to super efektywny atak, fakt. Ale wydaje mi się, że ta Celestia jest w stanie przeżyć Discharge, ale kto wie. Cóż, spróbuję najpierw ją sparaliżować. Skullbash tutaj oczywiście. Jeszcze sprawdzę, jakie statystyki ta Celestia ma zwiększone, ponieważ to też jest bardzo ważna informacja dla mnie. Fajnie by było wiedzieć tak naprawdę, co się tam kryje za tą Celestia. Ha! Także jest ona sparaliżowana i teraz sprawdźmy to. Obrona! O 3 stopnie, niespecjalna obrona, ale obrona. Ale, skoro już jedną Celestię mamy, to możemy spróbować tego discharge'a. Zobaczmy, ile to zada. Okej, okay, przeżyła! Na bardzo małej ilości punktów zdrowia. Jeżeli byłby to atak krytyczny, to niestety nie udało nam by się to, ale teraz możemy bez problemu i bez obaw rzucić beastballem i wydaje mi się, że bez problemu powinien się złapać ten Pokémon. Raz, dwa, trzy i bum. Okej, okay, jest. Dobrze, czyli poszło nam to całkiem sprawnie. Zostało nam jeszcze drugie tyle odcinka wręcz na złapanie kolejnych Ultra Bestii. Mam nadzieję, że nie będzie ich mnogość, tylko raczej pojedyncze liczby. Ale niestety nasz Overload awansował na następny poziom. Czy chciałbym dać Celestii imię? Nie. Chciałbym ją odesłać do boksa oczywiście. Czyli fajnie, że mamy tutaj możliwość złapania kilku Ultra Bestii. To jest zdecydowanie pozytyw. Ale teraz co ja chciałem zrobić tutaj? Nie pamiętam. W każdym razie wracamy do lockera. A, wiem co, chciałem zmienić Pokemona, który
jest na pierwszym miejscu w drużynie, ponieważ potrzebujemy Pokemona na poziomie 65. I takim Pokemonem jest u nas w drużynie Lunala. Więc teraz szybciutko, standardowo uleczę swoje Pokemony, wrócę do Lukera na ścieżkę numer 13 i zobaczymy, jaka będzie następna misja. I zobaczymy może dzisiaj, co tak naprawdę dzieje się z Annabelle. No i zobaczymy jeszcze, jakie Ultra Bestie możemy tutaj złapać. Oczywiście uleczone zostały nasze Pokémony. Ja tam u tego faceta mam Shiny Silvaliego chyba. Nie wiem teraz dokładnie, ale jakiś Pokémon tam się czai na pewno. Co ja mogę teraz zrobić? Mogę bez problemu. Hej, 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 hej. Gdzie jest Charizard? Tu jest Charizard, okej. Okay. Mogę przefrunąć. I to zdecydowanie będzie tutaj, ponieważ bardziej mi się to opłaca niż lądowanie w Hyna Desert. Niestety, w Ruins of Abundance. Ale z tamtego punktu również skorzystam, jak będziemy chcieli złapać Tapu Bulu. Więc zdecydowanie to jest bardzo dobra opcja. A teraz ruszamy biegusiem z powrotem. A nawet niech będzie, że Taurosem. Ruszamy Taurosem do hotelu złożyć raport Lukerowi. Okej. Okay. Więc jest wszystko w porządku. Rival przestał działać. Na razie nie muszę używać następnego. Teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy oczywiście informację od Lukera. Co się stało? Czy masz jakieś dla mnie informacje? I tak, zdecydowanie tak. Skończyłem misję. Amazing, bravo, you have done it. I must call the chief back at once. Okej, czyli Annabelle teraz wróci. Jeżeli wróci, jeżeli znowu nie zasłabnie albo coś się z nim nie stanie. Widzimy tutaj jednak, że wszystko jest w porządku. Okej. Okay. I co teraz? I finished sending the data from the UBU protected to HQ and to Miss Week as well. Thank you for your hard work, paper. We should learn everything there is to know about Celestia, also known as UB Blaster. Nie spodziewałbym się, że takie imię będzie miał ten Pokémon. Ta Ultra Bestia. And we have also had a word from HQ. There is only one UB left for us to take care of. Okej, to się świetnie składa. To się bardzo dobrze składa, że jest tylko jedna Ultra Bestia, ponieważ będziemy mogli potem złapać Tapu i zakończyć tą serię przed premierą jeszcze, czyli w środę, jutro Tapu, pojutrze eventu potencjalny rewanż z ligą, no i potem działamy, potem lecimy z następną serią i z nową serią, bo już wszystkie serie zakończymy. It was a rather dangerous situation, but you were alright, Chief. Yes, of course. Both me and my Pokémon were fine. Of course, we ran into some difficult situations being surrounded by the UBs and outflanked by them. Made it rather touch and go for a while. Tam powinno być chyba tough. Ale co ja tam wiem? As I feared. What is it, Mr. Luker? You have been acting rather odd for a while now, haven't you? Ah, no. It's nothing. Could it be about our long-delayed feast? Przyłapany na gorącym uczynku Luker żarłok. Oh, yes indeed. Albo i nie. What a disaster that you have found me out. Czyli Lukerowi jednak coś innego siedzi tutaj i czymś innym się martwi. Zobaczymy może czym. The truth is, I am starving, just starving. How a Snorlax feels, I know exactly now. How hopeless you are, Mr. Luker. But I suppose we have been putting it off for a rather long time. You must be hungry indeed. Then allow me to take the point this time and find a delicious restaurant for us all. Oh, yes, ma'am. Thank you, ma'am. It's a bit embarrassing to admit, but I'm actually quite famished myself. So, you just stay here and relax while I go and find us a place to eat. Okej, czyli wybiegła teraz i ciekawe, co się teraz stanie. Odwrócenie ról, bo najpierw Luker poszedł, wybiegał szukać restauracji, wracał z krzykiem, że Ultra Bestia zaatakowała, a tymczasem teraz Annabelle wybiegła. Zobaczmy, jak to się rozwinie. The chief can't take much more of this. She must be exhausted. She acts particularly cheery when she is feeling unwell to hide her weakness from others. I know it may be a bit late for this, but there is something I would like to tell you. It is something that happened about 10 years ago now. I came to the Alola region that time as a part of 3-person team to eradicate a UB. Okej.
Czyli 10 lat temu też był ten problem. Też pojawiła się międzynarodowa policja, która chciała pozbyć się Ultrabestii. Dobrze, czegoś się dowiadujemy nowego. Of course, we did not know them as UB back then. It was simply a dangerous creature. Okej, czyli wcześniej to były po prostu niebezpieczne potwory, niebezpieczne stworzenie. My team succeeded in chasing down the UB and then we tried to put an end to it. But somebody... O, pytajniki ten jest. But somebody screwed up. Zakładam, że to jest Nanu. Oczywiście, że to jest Nanu. Nanu. This half-hearted fool here felt sorry for the monster, even if only for a moment. Okej, czyli Luker okazał współczucie Ultrabestii. Wow! Wow! That moment was enough to get the third member of our team done in by the UB. Oh. 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 Okej, czyli okazało się, że Ultrabestia pod wpływem współczucia Lukera wykorzystała ten moment i pokonała. Nie wiem, jak to określić. Pokonała chyba będzie najbardziej przyjazne określenie trzeciego członka ich drużyny. This I cannot deny. I made an error of judgment. I failed to consider the fact that she was not trained for combat. She. Okej, czyli stracili kogoś, stracili jakąś żeńską część grupy. Okej. She was just the bait for the UB. Oh. I wykorzystali mnie jako przynętę. Kurczę. And the international police knew it. The UBs relentlessly seek out those who have passed through an ultra wormhole. The passage must change them somehow, as though they've been bathed in some energy. Something that the beast can smell or sense. It is thought that the UBs can track such people as to sniffing them out. It's not like the monster come here by choice. They don't want to be here. So they smell that familiar scent and think there will be a wormhole that they'll get home. Okej, okay, dobrze, czyli trochę się tutaj wyjaśnię. Wydaje mi się, że oni mówią o Annabelle. Annabelle była trzecią członkinią tej drużyny, bo jak wspominaliśmy wcześniej, Ultrabestie do niej ciągnęły. Ultrabestie chciały z nią coś zrobić. Wydawałoby się, że wyczuwają coś w niej innego. No i wydaje mi się, że tutaj jest to rację. Tutaj jest to rację, że jednak mówią teraz o Annabelle. I Annabelle była tą przynętą. I ona była wewnątrz tego ultraświata, możemy tak to nazwać. Wewnątrz ultra wormhole. Ultra wyrwy. Ło! Grubo. Dobrze, zobaczmy teraz, co jeszcze mają tu nam do powiedzenia. Nanu, you called her bait. She really was, wasn't she? Faller. That is what the international police calls them. Humans who appear from an ultra wormhole, and those who are bathed in the great deal of the energy that pours out from them. She had come through a wormhole, she was from another world. Oh, 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 oh. Wow! Co? Okej, czyli okazuje się, że ta osoba, wydaje mi się, że to dalej jest Annabelle, ta osoba nie była stąd. Ona przybyła przez ultra wyrwę. Tak to możemy określić, przez ultrawyrwę z innego świata. I właśnie stąd nazwa tej podmisji Faller, bo tak byli określani ci ludzie, którzy po prostu wypadli z tej ultrawyrwy. And she was put on our team to help draw the UBs to us. And now you're repeating the story. Okej, czyli Annabelle przyciąga do siebie ultrabestie. Wow, okej. Okay. You've got the Faller right there, right here, haven't you? That's right, boy. I'm talking about you. Okej, czyli osoba... My jesteśmy tą przynętą, przyciągamy do siebie ultrabestię. Okej, może tak być, mi to nie przeszkadza. Ale kim jest ta druga osoba? Ja bym chciał to wiedzieć. Jesteśmy Fallerem osobiście. Yes, it's true. He passed through an ultra wormhole. Paper was exposed to the energy, so he may indeed be a Faller, but... I'm back. I'm sorry, young paper, but let us continue this talk another time.
I'm sorry, you two. I couldn't get a reservation at the restaurant. It seems like it's a very popular place. Okej, okay, czyli... Okej. Okay. Hej, Missy. Mr. Nanny, I didn't realize you were here. Another one of those monsters appeared, this time on Pony Island. I'll tell you more when you get there. We'll meet at the floating restaurant in Seafolk Village. This next one seems like a real tough opponent. Be sure you're ready for it. Okay, okay. Oh, yes, of course we will. Thank you again, Mr. Nanny. Okej, czyli dowiadujemy się, że następna ultrabestia jest na Pony Island, jest to ostatnia ultrabestia i jest niesamowicie ciężkim przeciwnikiem, więc zobaczymy, jak to się będzie tutaj prezentowało, zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. I chyba jeszcze poruszę to w tym odcinku. Trzy kropki. Mr. Looker, is everything alright? Okej. Okay. Of course, it's fine. Not a problem at all. Then I will make my way to the floating restaurant at Pony Island. Once you are ready, Paper, please do come and join us there. So, it's on Pony to Pony next. I will be counting on you, Paper. Let us meet again at the floating restaurant in Seafolk Village. Okej, czyli ta rozmowa będzie miała jeszcze dalszą część. Ja mam nadzieję, że Annabelle... Znaczy, takie jest moje podejrzenie, że to Annabelle jest drugim Fowlerem, a my jesteśmy jednak Fowlerem, który jest tutaj wykorzystywany, ale mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Nie kłóci się to jakoś z moim sumieniem. Fajnie by było to wiedzieć na początku, ale... Tak, to jest moje profesjonalne określenie tego teraz. Co, że fajnie by było wiedzieć, ale... No dobra. Ale jest jak jest. Więc cóż, ale cała ta historia, cała ta... opowieść o Fowlerach, osobach, które wypadły z Ultra Wormhole, jest niesamowicie ciekawa, jednak gdzieś tam pod spodem się to kryje, się kryją te rzeczy. No ja uleczyłem swoje Pokémony, się kryją te rzeczy, dostaliśmy jeszcze Reaper Claw wtedy, tak? Dokładnie, gdzieś tam pod spodem kryją się te rzeczy takie bardziej interesujące i bardziej zagmatwane niż samo polowanie na Ultra Bestie. Tu jest restauracja, zdecydowanie tak. Teraz wejdźmy tutaj i rozpocznijmy kolejną misję, bo możemy. Wykrzyknik. Mamy tutaj Nano i Lekara. Gdzie jest Annabelle? So, you came, young paper. Nano jest tutaj. Znaczy, Nano, Looker, proszę bardzo, zobaczmy, co oni mają na do powiedzenia. The chief has already left to set up protection around the populated areas. You sent her off to the wrong location? What choice did I have? She is reaching her limit. We have to force her to stand by to regain her strength. Okej, czyli wysłałem ją w złą lokację, tylko po to, żeby odpoczęła sobie trochę, więc bardzo dobrze się podziało w tym momencie. So we can finish our little tag. You got one follower right here. And the other one is Annabelle. BOOM! Wiedziałem! Though I don't think she knows it herself. Nano and I, we found her here 10 years ago, unconscious, on the shore of this very island. We just finished our mission here. Trzy kropki. She had lost most of her memories, but 4 things she could tell us. That her name was Annabelle, that she came from the Hoenn region. Okej, okay, Hoenn. Nie kojarzę żadnej Annabelle z Hoenn, ale może poczytam o tym troszeczkę pomiędzy odcinkami, bo też zachęcam do tego. Może tam będzie jakaś teoria wyjaśniona. That she had protected some tower there. O! Oh. Czyżby Sky Pillar, tak? W regionie Hoenn? Okej. Okay. And that she was a powerful trainer. Okej, okay. To jest ciekawe. Jest bardzo ciekawe. Możliwe, że Skypilar, możliwe, że ona broniła właśnie Rayquazy. Oni nie przypomina sobie innej wysokiej wieży. Hoenn. Okej. Okay. To może być to, że ona po prostu była jedną z tych osób, które po prostu zostały przeteleportowane przez Ultra wyrwę w przestrzeni. I może nawet w czasie, kto wie. I broniła wcześniej Rayquazy. Ha.
Ciekawa teoria, nie powiem. Then she was placed under observation by the international police, all because they detected an insane amount of ultra wormhole energy from her. It might be that she was wandering lost in the wormhole for some time. Regardless of that, she then entered the international police herself. And then got promoted right up past you, her senior. Is that it? Gotta hand it to the international police. They really are terrible. Oh, Nano. Using the same strategy and setting up another follower, even though the same thing failed before. Your assumption, you are half right in. However, this mission she chose herself. ... Huh. Perhaps something in her laments, whether she is conscious of it or not. Perhaps she feels some grief over the fate of the Yubi which came to this world just as she did. But she is still a follower. It is her fate to be targeted by the Yubis. With a follower right before them, the Yubi will run wild with excitement. No matter how good she might be, everyone has their limits. That's why I had dropped to distract the Yubis to divert some of their attention. That is why I asked you to help with the catching of the Yubis. But you're out of luck now. With Annabelle in that condition, she'll be done for if she runs into any Yubis now. Yes, and I imagine that the false lead I sent her out on will not buy as much more time. But before we're out of time, boy, how about a battle with me? Okej, czyli jednak jutro dokończymy tą misję, a tymczasem stoczymy walkę z Nano. Także bez problemu stoczymy walkę z Nano, a w następny odcinek to będzie dokończenie misji związanych z ultrabestiami. Tutaj podsumujmy jeszcze tego, czego dowiedzieliśmy się. Annabelle pojawiła się znikąd i możliwe, że fakt, że sama wybrała tą misję, bo awansowała nad Lookera, nad jej opiekuna. I sam fakt, że wybrała tą misję, może gdzieś tam wewnętrzny żal jakiś się pojawia w stosunku do tych ultrabestii, bo podświadomie może również tęskni za domem, podświadomie może rozumie te ultrabestie. Zobaczymy, jak to się rozwinie, a tymczasem przechodzimy do walki z Nano. Ja wystawiłem okropnie złego Pokemona do walki. Pamiętajmy, że Nano po raz pierwszy, jak z nim walczyliśmy, nas pokonał. Teraz ma 5 Pokemonów, a nie 3. Pierwszym jego Pokemonem jest Sableye. Okej, jestem w stanie to jakoś na siebie przyjąć. Niestety mamy jakiegoś Pokemona typu Fery? Nie mamy żadnego Pokemona typu Fery, więc wydaje mi się, że najlepszym wyjściem będzie tutaj Moongeist Beam. Przecież ja mam Dazzling Gleam na Lunali. Brawo ja! W każdym razie neutralny atak Moongeist Beam powinien zadać równie solidne obrażenia. Faktem nie zadał jakichś wybitnych. Shadow Ball ze strony Sableye. Okej, czyli to jest Sableye zdecydowanie z umiejętnością Stall, ponieważ atakuje ostatnia. Chociaż zresztą Sableye nie jest taka szybka, ale w każdym razie dużo się dowiedzieliśmy dzisiaj. Ja teraz kliknę Dazzling Gleam, ponieważ jesteśmy szybsi dalej. Niestety musimy bardzo uważać, bo jesteśmy czterokrotnie wrażliwi na ataki. Na ataki na dół i to na ataki typu Dark i na ataki typu Ghost jeszcze potencjalne, więc nie wiem, jak to tutaj wyjdzie. W każdym razie następnie jest Krokodyl. Chciałbym zmienić Pokemona, zdecydowanie tak chciałbym zmienić Pokemona. I chciałbym wystawić, czy do tego doktora Huyedrana? Doktor Huyedna. Nie spodziewałem się, żebyśmy byli szybsi od Krokodyla. Pamiętamy, że w poprzedniej walce miał Nano przeciwko nam jeszcze Krukoruka. Intimidate. To może zaboleć, więc miejmy nadzieję, że uda nam się bez problemu atakiem krytycznym pokonać teraz. Krokodyl jest szybszy. To zaboli. Nie! Okej, przeżyliśmy. Przeżyliśmy i to chyba dzięki... Okej, i pokonaliśmy Krokodyla. Bo to, jeżeli to by nas pokonało i to był atak krytyczny, dziękuję ci bardzo, Desiguai. Dziękuję ci bardzo, doktorze Hu, za tą pomoc w tej walce, bo będzie nieoceniona naprawdę. Okej, mamy tutaj Putaneskę, następnie jest Persian. I ten Persian, pamiętam, że ostatnio nas bolał bardzo, ale ja spróbuję tutaj wystawić teraz Jadrana. Mamy tutaj Superpower. Mamy tutaj Earthquake. Czy tam Hex Horse? Mamy Earthquake, z tego co mi się wydaje. I bez problemu możemy tego Pokemona, wydaje mi się, że teraz pokonać.
także superpower z mojej strony. Superpower czy Earthquake? Użyję na razie Earthquake, superpower użyję potencjalnie na dokończenie. Tutaj Fake Out to jest idealna sytuacja dla nas, ponieważ stamina. Boom. Dobrze, czyli Jadran niestety został ogłuszony na tą jedną turę. Dark Pulse. Okej, to nas troszeczkę zaboli, nie powiem, że jakoś wybitnie. Czyli tutaj widzimy, ten Persian chce nas sfinczować, chce jeszcze raz nas potraktować tymi ogłuszeniami, bo Dark Pulse też ma taką szansę. Okej, tutaj nasz Shelbel nieco uleczył. Teraz miejmy nadzieję, że po prostu ten atak... następny Dark Pulse tego Persiana nie ogłuszy nas. Zapomniałem o Black Hole Eclipse. Niestety. Miejmy nadzieję, że to przeżyjemy. Błakam. Jadra, masz radę. Wierzę w ciebie. Nie przeżyjemy. Nie ma takiej opcji, żebyśmy to przeżyli. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Cóż. Gamora. Gamora teraz. Co tutaj możemy użyć? Flamethrower będzie najlepszym wyjściem w sytuacji. Będziemy szybsi? Nie będziemy szybsi. Power Gem. O! Przeżyliśmy. Okej. Okay. Jesteśmy wolniejsi niestety, bo ten Persian nie dość, że jest szybkim Pokemonem, został pokonany. Jest! 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 Jak pierwsza walka z Nano, tak i druga walka z Nano jest dla mnie naprawdę niesamowicie... niedobra. Krytycznie intensywna. Okej, okay, następnie skanczko. Wydaje mi się, że tutaj bez problemu poradzimy sobie, używając naszego Mechavolta. Mogę nawet użyć teraz naszego Z-ataku, którym będzie Gigavolt Havoc. Sucker Punch, okej. Okay. To jesteśmy w stanie przeżyć, bez żadnego problemu. Tutaj oczywiście... nie umiem. W każdym razie jakoś... O, tak. Jakoś tam poskładałem dziwnie ręce, dobrze, że tego nie widzieliście. W każdym razie Gigavolt Havoc w tym momencie. Tak, zdecydowanie udało się. Pokonaliśmy Honchkoła i został ostatni Pokémon mojego przeciwnika. Ja mam 5 Pokémonów, więc nie wydaje mi się, żeby to był wielki problem. Następny jest Absol. Czyżby Nano miał mega ewolucję? Ja chcę dalej walczyć, bo mamy Bugbass. Mamy Bugbass, który będzie super efektywny. Czy to będzie mega ewolucja, czy to będzie mega Absol? Tego jestem ciekaw. Nie, jednak nie. To już chyba Absol Sucker Punch, ale przeżyliśmy i następny Bugbass załatwia sprawę. Tego byłem przekonany. Na szczęście nie był to mega Absol, bo nie przeżylibyśmy tego i moglibyśmy mieć spory problem z wyjściem z tej walki zwycięsko. Gamara awansowała na poziom 67. I na nas to pokonane. Looks like you got me. Otrzymaliśmy 10 080 pokolorów. God damn. Nieźle, nieźle. That will do, boy. I think that will do fine. Don't let me down. Okej, czyli Nano po prostu odchodzi. A co ma Looker nam do powiedzenia? Jeszcze na same zakończenie. I won't. Oh. Well then, young paper. It is our time to get down this work. It is not. Our final UB, the count name Gluton. To jest chyba... Nie. Gazlord, tak, to jest Gazlord. Nano said he would lead it deep into the heart of Resolution Cave. Czyli to jest... to jest następny codename misji. Następny kryptonim misji. Here we are, as usual. Otrzymaliśmy 10 Beast Balli, tak jak teraz. I tą misję zaczniemy. Będziemy kontynuować w następnym odcinku. Paper, this is your final assignment, but first, my young friend, let us get the regular reports out of the way. Madam Vicke finished analyzing all of the data that we gathered on the last UB you got. If you wish to learn more about that creature, then you should speak with Madam Vicke in the other Paradise Secret Labs. And now it is time to get to work. If you need to ask me anything, I am here. Okej, dobrze. I teraz... Zanim zapytam się Lookera o cokolwiek, ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Wiem, był nieco troszeczkę dłuższy, ale sporo zrobiliśmy. Walka z Nano oraz złapanie dwóch Celestial to było coś
co uważam za udany odcinek. No i wydaje mi się, że ostatnią Ultra Bestię i skoczymy jeszcze może do Miss Vicky i coś takiego zrobimy jeszcze w następnym odcinku także. Wydaje mi się, że to było na tyle. Premiera Ultra Sun na Zug zbliża się wielkimi krakami. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i mam nadzieję, że będziecie mi kibicować. A tymczasem dziękuję wam wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, w filmiku. Trzymajcie się. Cześć.